Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam Exlux RAWFU, czyli moim zdaniem jedną z najciekawszych nowości na rynku waporyzacyjnym w ostatnim czasie. Dobra, to co? Lecimy. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Exlux RAWFU i jak działa. No więc jest to waporyzator przenośny, który jest wyprodukowany przez producenta Xmaxów, czyli na przykład Xmax V3 Pro, ostatnio bardzo popularnego. Natomiast Exlux to jest ich nowy brand, który jak sama nazwa wskazuje, ma być brandem takim premium, luksusowym, prawda? Więc jest to waporyzator, który jest w pełni konwekcyjny, no i oferuje on wiele ciekawych funkcji, o których Wam chciałbym teraz opowiedzieć. Okej, więc pierwszą taką funkcją jest wymienna komora. W zestawie Lite, który jest dostępny na Vapefully, jest ta wersja z komorą szklaną. No i jak widzicie, ta komora jest bardzo nieduża. Ta komora oferuje fajniejszy smak, no i praktycznie czystą kondukcję, podczas gdy ta tytanowa, którą możecie tu mieć alternatywnie, daje trochę gorszy smak i więcej kondukcji. Za to bardziej gęstą parę, ale tutaj ona też jest gęsta, co pokażę wam później. W każdym razie, ta wymienna komora jest szalenie wygodna, zarówno jeśli chodzi o napełnianie, bo możecie sobie po prostu tą komorę gdzieś prosto w młynku napełnić, prawda? No jak i też jeśli chodzi o oczyszczenie, no bo po prostu wyjmujecie ją, wrzucacie do alkoholu, płuczecie, no nic prostszego, prawda? No, komora jest nieduża, ona mieści maksymalnie 0,1 grama, natomiast moim zdaniem działa optymalnie, kiedy jest tutaj troszkę mniej. No i to jest ważna informacja, że w tym waporyzatorze absolutnie nie ubijamy suszu w komorze. Ono być tu po prostu luźno wsypane. Tak jak mówiłem, ogrzewanie jest w pełni konwekcyjne, a ekstrakcja jest szybka. Tutaj wykorzystanie całej komory, jeśli mówimy o takim dobrym, żywicznym suszu, no to zajmuje jakieś 3 do 5 minut, w zależności od temperatury, no więc naprawdę niewiele. Para jest świetnej jakości, jest bardzo gładka, no i przede wszystkim jest idealnie schłodzona, o tym dlaczego za chwilę. No i ogólnie jest bardzo przyjemna. Smak jest fajny, szczególnie na początku, dopiero gdzieś tam pod koniec sesji robi się taki przeciętny, no a pary jest naprawdę sporo. RAWFU posiada bardzo zaawansowany system chłodzenia, który jest ukryty w ustniku. No i to jest ciekawe rozwiązanie, no bo para z komory wychodzi tędy, prawda? Przelatuje sobie tutaj przez sitko, no i następnie z tego sitka przelatuje przez taki ceramiczny kanał, no i wpada tutaj przez spiralkę na dół do takiego otworu i dopiero stamtąd innym otworem wychodzi na górę do ceramicznego ustnika z ceramiki cyrkonia. No więc jest to naprawdę długa i kręta droga, która pozwala tej parze się schłodzić, a przez cały ten czas para ma kontakt tylko z naprawdę wysokiej jakości tutaj materiałami typu ceramika. No więc finalnie jest naprawdę efekt taki, że ta para jest gładka i przyjemna. No bardzo, bardzo dobrze to działa, no i przede wszystkim jest to innowacyjne rozwiązanie. Nawet na najwyższych temperaturach ta para nie podrażnia gardła, no co jest dużą zaletą, ale do zalet jeszcze wrócimy. Kolejna ciekawa funkcja, która ostatnio jest bardzo trendy, to jest możliwość wyboru pomiędzy trybem sesyjnym a on-demand. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Możecie sobie po prostu... O, teraz mamy tryb sesyjny, a możemy sobie go przełączyć na tryb on-demand, no i tutaj on będzie działał po prostu tak, że dopiero jak wciśniemy przycisk, no to będzie się rozpoczynało nagrzewanie. No więc fajna funkcja. To ostatnio jest popularne. W praktyce w tym waporyzatorze to działa tak samo jak w AirVape Legacy Pro, którego Wam ostatnio pokazywałem, czy w Xmaxie V3 Pro, czyli to pierwsze nagrzanie jest trochę dłuższe, a potem już kolejne są błyskawiczne. Czyli na pewno jest to bardziej taki waporyzator sesyjny z funkcją on-demand niż on-demand z funkcją sesji, prawda? Jak to jest w przypadku chociażby Tiny Mate'a. Natomiast to on-demand bardzo tutaj działa fajnie. Okej, Exlux RAWFU jest zasilany wymienną baterią 18650, ona jest chowana tutaj, więc jednak da się zrobić mały waporyzator przenośny zasilany wymienną baterią, a to jest aluzja do Paxa, który ma dość podobny design. No, więc to jest duża zaleta, prawda, no bo zarówno wydłuża to żywotność urządzenia, jak i pozwala dokupić sobie kilka bateryjek i po prostu je wymieniać w razie potrzeby. No, a ładowanie się odbywa przez USB-C, no i to też sprawia, że jest po prostu szybsze, więc to również zaleta. Jest wbudowane narzędzie do suszu, tutaj chowane w obudowie.
co jest fajne, suszu nie trzeba mieszać w komorze, natomiast możecie to wykorzystać po prostu do opróżniania komory i do tego się to w praktyce przydaje najbardziej. Jest też ciekawa funkcja, już wam to pokażę, która jest licznikiem buszków. To jest ciekawe. O, no i tutaj macie pokazaną zarówno ilość z ostatnich sesji, ile ich tam było, jak i w sumie, jeśli chcecie zobaczyć, to wykonałem z ExluxRofu w czasie testów tego wapelatora dokładnie 257 buszków. No a więc trochę. No więc taka niecodzienna, nietypowa funkcja. No w każdym razie, jeśli teraz ktoś będzie pytał, ile buszków z ExluxRofu, no to możemy odpowiedzieć śmiało, pan sobie sam sprawdzi. Dobra, słuchajcie, tyle na temat funkcji i wrażeń, natomiast ciężko też przemilczeć samą formę, no bo ExluxRofu, nie wiem na ile to widzicie na filmie, ale prezentuje się naprawdę, naprawdę świetnie, jest po prostu no, bardzo sexy, tak jeśli chodzi o design. Design trochę swoją drogą mi przypomina Paxa, chociaż jest oczywiście trochę większy, no ale tu jest kondukcja, tu jest konwekcja, no i tu jest wbudowana, a tu wymienna bateria, no więc nie bez powodu jest trochę większy. No w każdym razie, chociaż jest większy, to wciąż jest bardzo dyskretny. Na pewno na uwagę zasługuje też ten kolorowy wyświetlacz, który wam pokazywałem. To jest niecodzienne rozwiązanie w wapelatorach, ale tutaj akurat fajnie to wygląda. No i ogólna jakość wykonania jest naprawdę, naprawdę na medal, jeśli chodzi o spasowanie elementów materiału użyte do produkcji. No aż trudno uwierzyć, że jest to waporyzator z rodowodem w Chinach, no bo jest naprawdę bardzo, bardzo dopasowany. No i nie ma się, krótko mówiąc, o co przyczepić na tym gruncie. Dobra, to przejdźmy teraz do zawartości zestawu. Okej, w zestawie Light, tym, który teraz możecie dostać na nowej puli, chociaż może jak to oglądacie, to już są też te zestawy droższe, natomiast moim zdaniem bardziej się opłaca kupić sobie zestaw Light, no bo tam w tym droższym macie szereg rzeczy, które wam się pewnie nie przydadzą, typu młynek. Bardziej się opłaca kupić zestaw Light i po prostu sobie dokupić drugą komorę, no ale to jest taka mała podpowiedź z mojej strony. A w tym zestawie Light macie, wiadomo, sam waporyzator, który już wam pokazywałem, już trochę o nim mówiłem, macie instrukcję obsługi, która jest w wielu językach. Nie pamiętam, czy jest też po polsku. Tak, jest też po polsku, ciekawostka. Macie taki Quick Start Guide, czyli co tam na początku wykonać. No i macie też tutaj trochę akcesoriów pod spodem. Pudełko w ogóle jest naprawdę wysokiej jakości. Wiadomo, że to nie ma znaczenia, ale mówię o tym, bo to też jest jakiś wyznacznik, nie? No i tutaj macie tak. Trzy patyczki takie do czyszczenia z ostrymi zakończeniami, dwie uszczelki, zapasowa uszczelka do ustnika wraz z sitkiem, cztery waciki z alkoholem, coś jeszcze, aha, kabel USB-C i wycior, czyli taki raczej standardzik, jeśli chodzi o zawartość zestawu, przy czym tak jak mówię, to jest zestaw Light, możecie kupić też zestaw pełny, który jest sporo droższy, jest tam jeszcze młynek i jest tam jeszcze druga komora, więc moim zdaniem ten się bardziej opłaca, no ale oczywiście co kto woli. Dobra, słuchajcie, żeby nie tracić czasu, lecimy dalej. Dobra, opowiem wam teraz trochę o mojej opinii na temat tego waporyzatora, czyli krótko mówiąc o jego wadach i zaletach. Pierwsza zaleta ExluxRofu to jest na pewno ciekawy design, lubię innowacje, rzadko się to zdarza teraz wśród waporyzatorów przenośnych, tutaj się zdarza, zarówno jeśli chodzi o samą bryłę urządzenia, rozwiązanie z wymienną komorą, jak i cały system chłodzący, no jest to bardzo, bardzo przemyślany waporyzator, więc duży plus za design. Jakość pary jest świetna, ta para jest bardzo gładka, tak jak mówiłem, no po prostu się ją przyjemnie wdycha. Ekstrakcja jest szybka, to jest kolejna zaleta, będziecie w stanie szybko wykorzystać całą zawartość komory, która nie jest duża, więc krótko mówiąc to się wszystko dobrze jakoś składa w jedną całość. A że komora nie jest duża, a waporyzator jest wydajny, no to będziecie ten susz w sumie traktować bardzo oszczędnie tutaj, będziecie go zużywali po prostu niewiele. To jest kolejna zaleta, oszczędność materiału. Wymienna bateria, to jest oczywista zaleta, bo to po prostu wszyscy fani waporyzacji chyba sobie cenią wysoko. No i dyskrecja, ten waporyzator nie jest duży, wygląda niepozornie, może z tej wersji kolorystycznej trochę się błyszczy faktycznie, natomiast no, na pewno jest bardzo dyskretny i korzystanie z niego gdzieś poza domem nie jest najmniejszym problemem. No, natomiast żaden sprzęt nie jest bez wad, tak jest też w tym przypadku. Jeśli chodzi o wady, to
Jeśli go macie uruchomionego w trybie sesyjnym, to przy takich dłuższych inhalacjach, typu zrobicie, nie wiem, dwie komory pod rząd, a ta góra się potrafi dość mocno już potem nagrzewać, nawet nie sam ustnik, ale ta część tutaj naokoło komory, no jest to pewna wada. No ale z drugiej strony nie jest to jakieś mocne nagrzewanie, ani coś, co miałoby do tego waporyzatora jakoś tam odstręczać. Dla niektórych komora może być zbyt mała, może to być dla nich wadą. Niektórzy będą potrzebowali komory po prostu trochę większej, takie jak na przykład w Mighty chociażby, prawda, gdzie ona będzie mieściła ze dwa razy tyle, co tutaj. No. Natomiast to, że jest nieduża, to jest jedno, a to, że jest z cienkiego dosyć szkła, to jest drugie, czyli jak wam upadnie gdzieś, no to może się rozbić. No a trzecia sprawa, to widocznie producent sobie z tego zdawał sprawę, bo jest tutaj taki symbol nawet, żeby nie dotykać, no że możecie, krótko mówiąc, jeśli zapomnicie o tym, że ona się nagrzała, chociaż ona sama się nie nagrzewa, bo nie jest podłączona do grzałki, ale nagrzewa się od gorącej pary, no to możecie się tą komorą, krótko mówiąc, oparzyć i na to trzeba uważać. No dobra, to podsumujmy sobie może w takim razie tą moją opinię, mówiąc, dla kogo ten waporyzator jest, a dla kogo będzie lepszy jakiś inny. Kto będzie zadowolony z Exlux Rofu? No przede wszystkim moim zdaniem osoby poszukujące nowoczesnego, wielofunkcyjnego waporyzatora, no ale też osoby preferujące mikrodozowanie albo po prostu niewielkie dawki suszu. Użytkownicy medyczni, jak najbardziej moim zdaniem ten waporyzator się nadaje fajnie do użytku medycznego. Osoby sporo spędzające poza domem, myślę, że on również może im przypaść do gustu. Osoby wrażliwe na temperaturę pary, to jest też jakiś temat, prawda? No, gorąca para nie jest, krótko mówiąc, dobra, a ten waporyzator dostarcza pary bardzo, bardzo przyjemnie schłodzonej. Więc jeśli macie wrażliwe gardło, to zdecydowanie Rofu będzie dobrym wyborem. No i wszyscy fani takiego nowoczesnego, minimalistycznego designu, myślę, że również nie będą rozczarowani, no bo ten waporyzator, jak mówiłem, jest po prostu dość sexy. Okej, natomiast kto powinien pomyśleć nad jakimś innym modelem niż Rofu? No moim zdaniem osoby z wysoką tolerancją, tutaj ta mała komora może być dla nich jakoś przeszkodą. A tak samo fani długich inhalacji, powinni właśnie pomyśleć bardziej nad jakimś Paxem czy Riserem Solo, gdzie te sesje są długie, tutaj one są stosunkowo krótkie. A jeśli jesteście wielkimi fanami kapsułek dozujących, to zmartwię was, bo tutaj nie spotkałem się jeszcze z rozwiązaniem, które by tutaj jakoś sensownie działało. No i również fani koncentratów, bo nie macie tutaj żadnego takiego rozwiązania, które by umożliwiało ich waporyzację, a nawet jeśli by było, no to moim zdaniem temperatury są tutaj do tego ciut za niskie. No, ale tak podsumowując, moja opinia jest bardzo pozytywna o Exlux Rofu. Myślę, że to jeden z najciekawszych waporyzatorów na 2023 rok i szczerze wam go polecam. A teraz pokażę wam, jak działa w praktyce, czyli widzimy się za chwilę. Okej, przejdziemy teraz do ostatniej części tego filmu, czyli do inhalacji przy pomocy Exlux Rofu. W tym celu mam tutaj przygotowanego, wiadomo, samego Exluxa, ale mam też tutaj susz od konopnego bucha. To jest kosmos, mam młyneczek, kosmos dosłownie i przenośny, w sensie nazywa się tak ta odmiana, ale też to jest kosmos, jaki ten susz jest fajny. Dobra, wezmę sobie jakiegoś takiego małego bobka, no bo tak jak mówiłem, nie potrzeba tutaj tego suszu dużo. Okej, trochę mi tu odfrunęło, nieważne. Dobra, więc mam susz, mam młyneczek konopny Swiss Grinder Fresh. Mielimy. Dobra. No i mamy susz o idealnej konsystencji do waporyzacji. Dobra. No i teraz napełnimy sobie nim komorę. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, tego suszu tu raczej powinno być mniej niż więcej, w sensie lepiej dać go za mało niż za dużo. Wtedy to po prostu działa lepiej, naprawdę nie więcej niż takie 0,1 tu wchodzi, a spokojnie może być mniej. Dobra, no to komora jest napełniona. Włączam. Mam włączony tryb sesyjny, 200 stopni, czyli moja standardowa temperatura. Standardowa do demonstracji produkcji pary w waporyzatorach. No, we wszystkich recenzjach używam takiej samej temperatury, żebyście mogli sobie jakoś to porównać, prawda? No i nagrzewa się naprawdę szybciutko, no bo ta temperatura już jest prawie osiągnięta. Ten kolorowy wyświetlacz jest fajny, czytelny, naprawdę dobrze to wygląda. Dobra, no to co? Exlux Rofu, pierwszy buszek, lecimy.
No powiem wam, że buszek pierwszy, jak na pierwszego buszka w konwekcyjnym waporyzatorze, był naprawdę spory, no ale też był bardzo taki gładki, no, nie czułem go zupełnie jak wchodzi, że tak powiem. Było to bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie. Nie wiem, na ile dobrze to widzicie w obiektywie kamery. W każdym razie produkcja pary jest naprawdę, naprawdę spoko. A tu jest zainstalowana ta komora szklana z tą komorą tytanową, której jeszcze nie testowałem. Podobno tej pary jest o wiele więcej. No i wiadomo, możecie sobie też tą temperaturę bardziej podkręcić, a Asus INT niż CBD też będzie tej pary dawał więcej. Jak testowałem właśnie z konopiami takimi z apteki, no to było tego... tej pary zdecydowanie więcej niż w przypadku suszu CBD, więc bierzcie na to poprawkę, patrząc na tą moją demonstrację. Dobra, to co? Lecimy dalej. Dobra, to pierwsze nabicie, jak widzicie, ono zostało wykorzystane już w zasadzie w dwóch buszkach. Nabiłem teraz zdecydowanie mniejszą ilość. Nie wiem, na ile to dobrze widzicie, no ale to jest mniej więcej taka połowa tego, co tam była wcześniej. No i zobaczymy, jak to będzie działało teraz. No, powiem wam, że wcale nie działa to gorzej. A w sensie, czy jest tutaj tego suszu mniej, czy więcej, no to ten waporyzator dalej będzie działał dobrze. Właściwie lepiej będzie działał, kiedy będzie go mniej niż więcej. Natomiast, no widzicie, to było takie większe nabicie jak na RAW-u, a susz jest idealnie równomiernego koloru, prawda? Nie jest tak, że na dole jakiś jest tam bardziej przywęglony, a na górze bardziej zielony. A, no nie, jest idealnie równomierny. Przy czym tutaj ta szybka ekstrakcja w połączeniu z tym, że to CBD poskutkowała tym, że były to dwa buszki pary i koniec. Dobra, tutaj powinien być w takim razie przynajmniej jeszcze jeden. No, taki mizerniutki. No, dobra, słuchajcie. Więc jeśli chodzi o próbną inhalację pokazową, to byłoby na tyle. Oczywiście, tak jak mówiłem, pamiętajcie, że w przypadku suszu innego niż CBD, no to tej pary będzie więcej, natomiast jeśli chodzi o CBD, to swoją drogą bardzo wam ten susz polecam, no bo jest przyjemny po prostu. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle w takim razie, jeśli chodzi o recenzję Xlux RAW-u. Jeśli ta recenzja się wam podobała, to pamiętajcie o łapka w górę, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i co, macie też e-booka do pobrania w opisie tego filmu, do czego was serdecznie zachęcam, jak również was zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki, na razie, cześć!